Dobrze, dobrze, już blisko i jeszcze mnie dziabło, no cholerne badyle. Tak, uzdrowiłem się poprzez śmierć. Klasyka w moim wykonaniu, szedłem sobie ładnie, szukam tych cholernych liści zielonych, o którym wspominałem w poprzednim odcinku i mówię, o tutaj na pewno coś będzie, bo tam widzę jakieś liście są. No i tam sobie idę i nagle z dupy wyskoczył mi psiak i on tu gdzieś jest. On tu gdzieś dziad jest. Tylko, że problem polega na tym, że teraz ja nie mam ze sobą żadnych przedmiotów, bo sobie biegałem. Tak o, bo mówię, a wrócę do domu i popracuję nad tym raftem, o którym wspominałem. I nie. Musimy się teraz zakradnąć. Słyszymy go, że szczeka. Ale widzimy go, czy nie ma go? Staram się usłyszeć. Są miejsca walki, jakie pobojowisko. Take all. Bier tą dzidę, panie. Te strzały. Muszę go ubić. Mam nadzieję, że drugi raz nie padnę. Widzicie go, czy nie? Bo pod dwójką mam... Tak, pod dwójką mam Spira. Tam jest. Dla pewności dobiłem. Boże, jednym strzałem wystarczyło. Ja go 4 razy próbowałem dziabnąć. I tak naprawdę ze Spira nie opłaca się. W sensie opłaca się, nie? To weźmiemy, bo to się przyda. Nie mam nożyka nawet. No, i portki mi też padły. Ah, Jackal. Ten gatsy bym potrzebował. Animal tendons. Tendons. No bo to jest tam potrzebne do tetheringu. I cholera wie jeszcze do czego. No ale dotarliśmy. No, w zasadzie to nie mam pojęcia gdzie. Chyba tu. Chyba tu jest ścieżka. Tutaj gdzieś wylazłem. Mam ze sobą cokolwiek? Nic ze sobą nie mam. Claypota mam tylko. Dobrze, ale może znajdziemy tutaj przy okazji te liście, o których wspominałem. Plaża pełna skarbów. Plaża pełna krabów. Tutaj jeszcze jakieś rybki leżą. Może użyjmy V, coś mi pokaże. Pójdźmy do miejsca na fishing. Tyle tych fishing spotów dali ataku utrudniają, żeby cokolwiek zdobyć. Skoczyłem sobie do wody też niepotrzebnie. Zaraz się zmoczę, zaraz będzie narzekał, że będzie chory. I się nie wyśpię, a jak się nie wyśpię, to się nie zregeneruje. You have left the fishing spot. Ok. Więc teraz pytanie, czy jest sens iść dalej. Dobra, jak już jestem, to pójdziemy, nie? Może znajdziemy tutaj te liście. Po tej stronie plaży mnie jeszcze nie było, bo to jest tu zaraz za kamieniami. Tam są te skałki, które mnie chroniły przed przejściem. Nie wiem, czy przy tych samych skałach jeszcze coś tam cenniejszego znajdziemy. Warto by było też tym faktycznie raftem popływać, bo może się okazać, że gdzieś tam coś, o, tam coś na przykład jest, nie? Widzimy jakiś może rozwalony statek. To troszkę wygląda, jakby coś tam płonęło. To mi chodzi, ten mały punkt. No ale to jest takie, wiecie, wróżenie z fusów, dopóki nie zrobimy... Coś mi tu harknęło znowu, nie. Dopóki czegoś nie zrobimy, no to typu rafta, to tak naprawdę nic nie wskuram. Ale mam straszny problem, żeby znaleźć te gówno, te liście. Znalazłem te liście, ale tych dużych zielonych nie mam. Że też one się nie respią. Ej, 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 ej. Wszędzie są zwykłe rzeczy. Ładnie tutaj teraz słoneczko przyświeciło. O, piękny widoczek. Każdemu się z was podoba. Tu słyszymy szczekaczki. Tam faktycznie jest chyba jakiś statek płonący. No i do tego jeszcze te ptaszory są. O nie, 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 nie. Ja jednak bym wolał wrócić do domu. Już leci na mnie. Jak ja ich nie znoszę. A już mam wyczute. Jak podlatują do mnie i rozpościera tak skrzydła na boki, to wtedy puszczam klawisz myszki. Ale najlepiej mieć podładowane trochę spare,
czy tam włócznie, spear, bo wtedy zadamy mu na tyle mocne obrażenia, że padnie. Tam se łazi, ale to zignorujemy dziada. Tam łazi następny. No muszę tu wejść, bo zakradajmy się chwilę. Słyszę go, ale nie widzę go. Na pewno gdzieś blisko. Ok, tu już mogę chyba wstać. Tam jest przejście. Tylko teraz jak tam do tego przejścia dotrzeć? Tutaj mamy jakieś tam coś, co rośnie. Może użyjmy mocy, czy coś tutaj nie ma. Nie ma nic. Więc musimy łazić znowu po kamieniach. I tam jest ten fishing spot. To my skąd przyszliśmy w takim razie, do cholery? Ej, gubię się. Gubię się strasznie. Nie, no wydaje mi się, że stąd przyszliśmy, tak? A, i tu jest dziura, dobra. Tylko teraz ja jestem na takim szczycie, że jak spróbuję zejść, to śmierć frajerom. Dobra, czyli tak czy siak musimy stąd zejść. Okrążyć wysepkę. Nie mogę za bardzo sprintem tutaj biegać, bo jest dosyć stromo. Każdy ruch powoduje, że moja postać się ślizga i ona tak podskakuje. Dobrze, pięknie. I teraz możemy tutaj naokoło sobie przejść już tą ścieżką zbawienia. Zwycięstwo. Zwycięstwo. Wracamy do domu. Tam jest fajnie by było wejść na sam szczyt, ale jak już myślę na ten temat, że wejdę i mnie po prostu coś zabije, to podziękuję. Tutaj jest coś dziwnego. Obsydian deposit. Widzicie, obsydian możemy zdobyć po stronie północnej. I tutaj już są takie pokaźne, bo możemy mieć aż 6 obsydianu. Tylko że te złoża niestety się wyczerpują. I co wtedy? Co wtedy, jak złoże się wyczerpie? Ile mamy udźwigu? Mało. Jak złoże się wyczerpie, no to tak naprawdę do momentu, aż my gramy, to one się chyba, z tego co widzę, nie regenerują. Więc tak naprawdę tylko i wyłącznie tracimy. Tu jest kolejna ścieżka, która prowadzi, nie wiem, możemy pójść. Jak już mam zginąć, to zginę dumnie. Żebyście mieli coś ciekawego. O! O! O Boże, popłaczę się zaraz. Banany dają te liście, white leaf. Zobaczmy, czy to są te liście, co ja chcę. F, oczywiście, że tak, to są white leafy od bananów. Jesus, green banana i ripe banana. Zobaczmy, czym się różnią. New blueprint. Ciebie nic nie ma, z green banana jest coś. Możemy zrobić roasted banana. I roasted banana daje 16 food i 10 wody, a zjeść możemy. Ale się zakazimy. A to możemy zjeść tak o. Więc bierzemy żółtego, zjemy. No to w sumie... Nie. Zabiłem, ale mnie ugryzł. Zawsze mnie ugryzie. Więc potrzebujemy liście, ale niestety znowu z udźwigiem jest problem. Bananki trzeba wyrzucić. Topór znalazłem. Topór jest ciężki. Ja go tutaj zostawię. Kiedyś po niego wrócę. Wiem, że jest przy bananach. Bardziej potrzebuję liście. Mamy dwa ten. Czy jeszcze tutaj gdzieś jest? Tutaj sobie leży listek. Tutaj jest, o, grzybek. Czy ja go mogę zjeść? Tak, ale umrze śmiercią bolesną. Wszystkie listki zabieramy. Bananów na razie nie potrzebujemy. To już by było za dużo. Czyli jednego banana zostawimy. I z taką ilością przedmiotów mógłbym sobie śmiało wrócić do domku. Pytanie, czy na przykład nie mogę tego skirta naprawić. Sun Protection. Ile ja mam tego Sun Protection? 125. Na razie nie będę tego naprawiał. Tak naprawdę Navy Coat zapewnia nam wszystko, co powinniśmy mieć. O. Jesteśmy tutaj, od strony północnej widzimy. To nas jakby donikąd nie prowadzi.
Przynajmniej tak mi się wydaje. No przejdźmy jeszcze tą ścieżką, bo ja tymi ścieżkami tak nie do końca chodziłem. Przynajmniej po tych takich terenach tutaj na boku. Tak tylko, żeby zobaczyć, co tu jest. No właśnie, widzicie? Tam jest to drzewo wielkie. Więc tutaj... gdzieś my to drzewo widzimy. I za nami też jest wielkie drzewo, tak? Tak nam pokazuje, że tu jest wielkie drzewo, ale tam jest jeszcze większe drzewo. To jest chyba te drzewo. Tyrii. Submit. Tu sobie zaznaczymy, że jest drzewo. Wróćmy jednak. Wróćmy, bo kurde. Ostatnio chciałem, wiecie, coś porobić, żeby się lepiej wyposażyć. Nie tędy. Czemu ja tu idę? Jakimiś losowymi ścieżkami, które brzmią strasznie zabójczo. Musimy mieć ze sobą linę i musimy mieć ze sobą węgiel. Jak to będę miał, to możemy sobie podróżować. Przy okazji rzucimy co jakiś czas klawisz V, może nam się coś podświetli. Na przykład topór, którego już na pewno nie chcemy. Ale zobaczcie, ile tu cennych listków leży. Teraz znalazłem. A bliżej mnie, czy są gdzieś liście banana? Tak naprawdę nie, dopiero gdzieś tutaj bym musiał przejść, więc jest kawał drogi. Tam też wygląda ładnie. Ale tam mi się nic nie świeci, że tam coś jest, to nie, to idziemy sobie na spokojnie. Unikamy czerwonych pokrzyw, wszystko co się świeci na czerwono i jest brzydkie szare, chce nas zabić. Idziemy sobie skrajnym prawym. Tam coś ciekawego jest. Małe świnki są, ale małych świnek jeszcze mi się nie udało nigdy zabić, chyba żebyśmy spróbowali upolować. Ale i tak nie mamy noża, nie? Nie mam noża, żeby te świnki oprawić. Teraz w ogóle te liście zebrałem, ale tak sobie uświadomiłem. Ej, Raven, przecież ty umarłeś. W sumie jesteś zdrowy. No jestem zdrowy, ale spróbujemy z tym raftem podziałać, bo... jakby nie umiem ruszyć do przodu, nie? Z fabułą. A mamy odkryć tą małą wyspę. No i to jest nasz główny cel tak naprawdę. Główny cel i pierwszy i drugi. Drugim celem jest to. Interesting item. Pierwszy znaleźliśmy. Pierwszy item to był właśnie ten trup tam w górze. Ale do drugiego nie doszliśmy, bo odbiliśmy chyba w prawo. I to nas jakby delikatnie zgubiło. Nie wiem, czy nie szybciej będzie przejść sobie przez... w sumie jeden ciul, bo tam się muszę wspinać, a jest ryzyko, że mnie coś dziabnie. My biegniemy normalnie, kulturalnie plażą. Strasznie dużo biegania w tej grze. Na skałki też bym chciał wejść. No nie, 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 nie. Umrę. Nawet się w to nie bawię. Ciekawe, ile szybciej będę się poruszał, jak wezmę rafta ze sobą. Też tak wygląda, jakby tu się dało spinać ten, zobaczcie sobie, tutaj. Są takie podesty, o, że niby tutaj można iść. I tutaj. Jakby gra chce, żebyśmy tam bardzo wchodzili. Chce, chce. Gra po prostu chce nas bardzo zabić. Mówią, ej Raven, chodź, chodź. Wygląda fajnie, skałki są przecież tak ładnie umalowane przez twórców. Nic się nie może złego stać do czasu, kiedy nie napotkasz na śliski kamień i po prostu spadniesz. Ale widzimy, że to donikąd prowadzi. Może jakbym chciał wejść na sam szczyt, żeby zmapować teren, no to wtedy to by miało sens. Swoją drogą wszystkie drzewa powycinałem, prawie. Dobra, poprzycinało parę razy, ale jesteśmy w domu. I teraz tak. Czy są skorpiony? Nie ma skorpionów, ale mamy liście. Bardzo dużo liści. I mamy też te liście. Zrobimy sobie tak. Na razie... czy ja to mogę naprawić? Tendon, Fred, piece of leather. Nie mamy takich rzeczy. Claypota mamy, ale też nie mamy kilna. Ale czasło. Więc tak. Mapping charcoal musimy ze sobą wziąć.
To królestwo tak naprawdę twierdzę, że nie muszę ze sobą nosić, bo nie jest mi to potrzebne do niczego. Weźmiemy tribarka i to. I posmażymy sobie troszkę. Pytanie, ile ja tu mam? Nie za dużo mam tego fuela. Czy to mogę dodać jako fuel? 3, dodaj. Niech się podsmaży tutaj trochę. Jajeczka też weźmiemy, ugotujemy. To się zaraz popsuje, więc musimy koniecznie zjeść. No i przede wszystkim jajka, tak? Jajka. Robimy parę tego. Jedna lina. Z tego, czy ja mogę coś zrobić, ale jest potrzebne jedno to. Ok. Czyli liana rope. Dwie liana ropy trzeba zrobić. I weźmiemy... O, jedno gratisie nam się zrobiło, świetnie. Patyki. I teraz tak, tutaj pana rozpalimy. Nie udało się rozpalić. Za drugim razem się udało, świetnie. I teraz ile mamy cooking time? 6 godzin. Roasted banana. Krabę, jajeczka możemy zrobić i mięsko. Mięsko na pewno, godzina. Dało 4 godziny 40 minut. Jajeczka, level cooking wyższy. I to bym chciał porobić. Ile mogę tego zrobić? Pozbierajmy wszystko. Muszę mieć tych bandaży. Ok, i teraz tak. Ja bym zrobił ze 2. Ze skorpiona mamy ile? 2. Z tego mamy mało. Z tabaku w ogóle nie mamy. Jeszcze godzina została drewna, więc tak naprawdę jedno drewno bym musiał dorzucić. Inventory jest full. Dobrze, czekajcie. To mogę wyrzucić, tabaku mogę wyrzucić. Zwykłe bandaże mam, ale to ja bym tych zwykłych bandaży jeszcze porobił, bo to najczęściej obrywam. Ile będzie trwało? 40 minut i akurat nam zgaśnie. No i extinguish, no. Tyle podziałaliśmy. Mamy teraz wszystkie potrzebne, takie ważniejsze medykamenty, tak? Czyli mamy to, mamy 2 te, mamy zwykły bandaż. Więc jakby tutaj zdrowie nam będzie dopisywało. Mamy dużo żarcia. Bardzo dużo żarcia. Tu z mięsko. Mamy troszkę hibiskusa. Nie zrobiłem, kurde, patyków. Dobra. Ale mamy 4 czarkole, więc też źle nie jest. Więc musimy mieć ze sobą jedną linę, żeby wejść na drzewo. To wzięliśmy 2. Dużo waży? Dużo waży. Nie będziemy brali aż tyle. Badylki zostawiamy. Zostawiamy rozpałkę. Zostawiamy tree barks, czyli korę. Pięknie. Pięknie to wygląda. No i teraz pytanie, co my tak naprawdę musimy tutaj craftić. Powinniśmy przygotować sobie więcej logów. Logi możemy zrobić, tylko musimy opróżnić tak naprawdę ekwipunek, więc na sam środek rzucimy coś, co będziemy musieli zabrać w całkiem niedługo. I tutaj musimy sobie porąbać troszkę drzewa. Cut down. Cut down. Czy chcemy zbierać? Dobra, te możemy pozbierać. Niestety po jednym nam tylko dało, a szkoda. Bardzo szybko spada energia, jak coś nosimy, więc to musimy, tak wiecie, delikatnie ponosić. Zanieść do naszej miejscówki. Wziąć kamień. Naprawić topór. W teorii możemy się przespać, żeby troszkę więcej energii. Co mi tutaj płacze, że jest nienawodniony? Czy ja się mogę nawodnić czymś
Oczywiście teraz jak potrzebuję, żeby się czymś nawodnić, to nie mam, nie? Mogę jajkiem się nawodnić i kokosów nie mamy zielonych. Wszystko zżarłem, nawet wody pewnie nie mam, tak? Zero wody, zero wody. A w Rainmeterze tym całym, czy coś tu napadało? Nic nie nazbierałem. I problemy się zaczynają. W kółko to samo. W kółko to samo. Mamy popsute żarcie. Nie mam nic, co wodę mi daje. No jajka tylko w teorii. Te daje dużo dychę. Zjadłem te najlepsze. To daje 8. No dobra, zjedzmy, nie? Bo chcemy mieć wodę, bo chcę się przespać, żeby troszkę chociaż życia odskoczyło. Wolę mieć full HP niż nie mieć, nie? I gdzie mi są te logi? Tutaj są te logi. Bailando, bailando. I tak pewnie nie zrobię, bo nie mam Big Branchów. Tak mi się wydaje, że nie wziąłem ich ze sobą. A powinny być nazbierane. Swoją drogą, jak robić jakiegoś rodzaju rzeczy do robienia w drewnie czy coś, to najlepiej zróbcie sobie chatę, gdzie jest blisko las, bo na początku jeszcze jest łatwo przenieść wszystkie przedmioty. A tak jak jesteście na moim etapie, to jest straszny problem. Tu jeszcze łaziło małe kurestwo. Pyk. No bo i z żarciem jest problem, i z liśćmi jest problem tutaj na tej plaży. To nie jest dobre miejsce. Jakbyście w przyszłości rozpoczynali grę, to tutaj takie wstępna miejscówka, ale jakąś chatkę to gdzieś na środku wyspy, żeby mieć wszędzie łatwy dostęp. Okej. Crafting. Co my możemy skrafcić i co powinienem skrafcić? Chcieliśmy zrobić rafta, tak? Ryafyty. Dwa logi, long sticky, liana rope i narrow leaves. Durability 4000. Umieść. Place. Ok, czyli tu możemy postawić rafta. Tylko long sticky są potrzebne, a long sticków chyba nie mam. Nie zabrałem ich ze sobą. Ale to by była dobra miejscówka. Ale czy na pewno to jest dobra miejscówka? Ile mi logów zostało? Tam są jeszcze logi. Nie, no dobrze, tu chcemy postawić, żeby mieć pod dupą, tak? I tam każdy z was widział, co jest mi potrzebne. To możemy umieścić, bo mamy. Dwie liny są potrzebne. Akurat liny mogę wziąć jeszcze jeden ten zielony listek, jednego loga możemy tu ściąć. Już jesteśmy bliżej domu. Jedno to. Dwie liny i liny już mi się kończą. Longsticków chyba nigdzie nie zostawiłem. Nie, longsticki przynosiłem jak była potrzeba, bo mieliśmy tu ich całkiem sporo w okolicy. Więc weźmy sobie jednego loga ze sobą, drugiego zetniemy z drzewa, dwa zostawimy na miejscu w domu, żeby mieć. I raft powinien zaraz być zrobiony. Myślę, że jak tak dobrze przyspieszymy, tutaj ja niestety nie mam czasu na cięcie materiału, więc macie tutaj 100% gameplaya, więc nie potnę tego, nie mam czasu siedzieć, wiecie, tam grzebać z tym. Pyk. To jest umieszczone, to mamy umieszczone, dwie linki mamy umieszczone. Jeszcze jedno jest potrzebne. Tyk, 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 jeszcze jeden log. To akurat ostatnie drzewo, jakie nam się tu ostało, zostanie wyszabrowane. Co mi tu możesz, panie, dać? Możemy tylko cię ściąć, więc ścimamy sobie w godzinkę i tachamy na rafta. W sumie dobrze wiedzieć, że jeżeli byście kiedykolwiek chcieli zrobić sobie tratwę, która będzie dobrze, sprawnie pływała, to tak naprawdę wystarczy wam niewiele. Wystarczy ściąć dwa drzewa, zebrać więcej takich długich patyków i będzie śmigać, tak? No i brakuje nam long stick, więc po long sticka pójdziemy, tylko najpierw się drzemniemy delikatnie, ale pójdziemy tamtędy.
gdyż albowiem, bo Raven ma potrzebę zrobienia sobie picia, a picie tam znajdziemy. Prześpimy się delikatnie, oczywiście on tu płacze, ale nie jest nam potrzebna. To by była noc, więc nie chcemy. 5 godzin się prześpimy. 5 godzin, póki jest jeszcze widno. I chodźmy sobie, pójdźmy. Martwi mnie to, że tak rzadko pada. Nieważne. Droga po longsticka. Gdzie jest najbliższy longstick? Najbliższy longstick jest tu. Czyli w teorii wystarczyłoby, żebym wyskoczył z jaskini. Tamte już wyszabrowałem. Więc w sumie możemy przeskoczyć przez jaskinię, ale nie wiem, czy jest... Nie, przejdziemy sobie tu bokiem. Mam ze sobą łuk? Mamy łuk. Przejdziemy bokiem, bo i tak chciałem tutaj podejść i zobaczyć, czy są kokosy z wodą. Ostatnio leżały. Tylko nie pamiętam, czy one leżały tu, czy tam dalej, ale chyba tam dalej. Może jakbym kamień znalazł, to wtedy dałoby radę sobie zrobić, z drzewa zebrać. A jest jeden kokos. Nie, jest kamień. Dobrze, to z ciebie też zrobimy. A, bo tu musiał mieć ten stone axe, to nie. Coconut nut is a giant nut. If you eat too much, you get very fat. Czyli nie ma. Ok, czyli long stick, zgodnie z moimi kalkulacjami, jest gdzieś tutaj, ale nie ma mnie na mapie, więc nie dowiecie się. Dowiecie się w kolejnym odcinku, gdzie mnie to tutaj. Zabijam z łuku, żeby się też podszkolić w strzelaniu, bo wtedy on szybciej... Szybciej skupia wzrok. Dobra, schowaj mi ten łuczysko. Chyba gdzieś tutaj. Tak, po prostej w tamtym kierunku. Chyba, że mamy bliżej long stick. Nie, aż tam na końcu mapy. Więc najbliższy, który się znajduje, jest po naszej lewej stronie, gdzieś tu. Więc chodźmy w te dziury. Czy to to? To jest platonia. W sumie platonia nam zregeneruje wodę. Jakiś dziwny dźwięk, bo jakby coś spadało. Platonia daje nam 7 wody. Oczywiście zbieram, bo woda to jest cenny skarb. 87 wody. Ja pierdyle. Gdzie mi to tucharka? Ach, dwa pieski były. Teraz tu powinienem iść gdzieś w lewo. Tam są longsticki, poważnie? To jeszcze będziemy mieli do czynienia z pieskami, zobaczcie. Czyli to są longsticki. Słyszymy, jak szczekusiają znowu. Ten dziad leży. Orange tree. Nice. Co mi to daje? Water. Dużo watera. Ja nie wiedziałem, że są tu orange tree. Na mapie nie są zaznaczone. Orange tree. Tak dziwnie jest zaznaczone. Zobaczcie, one się gryzą z tymi. Z tymi kółkami. Jest tylko jeden orange tree. No już zmarnowałem. Nie, dwa orange tree. Zbieram, bo to cenne.
Aż tak dużo to nie, ale long sticki chcemy. Na szczęście trafiłem. Rychło w czas. Dobra, gdzie jest to? Są nam w teorii potrzebne dwa, ale weźmy trzy. I będę się musiał pozbyć pewnie kamienia. Ej, znowu ten kamień nieszczęsny. Dobra, zostawimy tutaj ten kamień. Kiedyś po ciebie wrócę, koleżko. Kiedyś będziemy przyjaciółmi, ale na razie nim nie zostaniesz. No jak na złość pada. Jak już wody nie potrzebuję, to zaczęło lać. No ta gra po prostu nie chce ze mną współpracować. Weźmy ostatni Orange Tree. Bo już tu jestem. Czyli mamy 5 long sticków. Mamy troszkę oręża. W sumie jak już jesteśmy przy wyjściu od domku, to sobie wejdziemy przez jaskinię. Nie wiem, czy jeszcze jakiś long stick mogę tutaj... Jeszcze dwa mogę wziąć. No. I tym sposobem jesteśmy całkiem nieźle wyposażeni na przyszłość. Ponieważ pada, to im szybciej zabiegniemy sobie do chaty. Zobaczcie, to było zaraz przy wyjściu. A ja szukałem jak głupi. Im szybciej sobie ogarniecie, że takie rzeczy tutaj są przy wejściu, to będzie wam łatwiej. Patrzę moim ledwo wprawnym okiem, czy łazi tutaj coś, ale nie widzę. Może jakbym V użył. Skupienie, ale skupienie też mi nie podświetla niekiedy przeciwników. Jest martwy. Nie łazi tutaj gdzieś. Tu. Niby słyszę, że jeszcze jeden łazi, ale jest tak ciemno, że nie widzę. Dobra, dotarliśmy do domku. Jest! Zwycięstwo! Raven Król, Raven Pan! W końcu mamy. Zrobimy tak. Mięsko, mięsko. Daktyle się mieszają z żrzownicami, więc mogą być. I mamy spore zapasy żarcia. Ok. Więc dwie ostatnie rzeczy zostały. Czyli postawić dla was tego rafta. Proszę, long sticki, niech tu leżą. Już biegnę, ale jeszcze tylko dwie minuty, już kończę. Już bądźcie spokojni, tylko muszę uzupełnić wodę. Take, 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 take. Póki pada. A jak pada, to znaczy, że mamy możliwość nazbierania wody. Hop. Interakcja. Lace. Minus 40. Nie mam kamienia. Dziękuję, nie skończymy tego dzisiaj. Do następnego odcinka, na razie.